Вы генерал-фельдмаршал бывшей германской армии. Jawohl. Ваша последняя должность – командующий 6-й армией под Сталинградом. Luty 1946 roku. Feldmarszałek Paulus zeznaje przed Trybunałem w Norymberdze. Jawohl. Скажите, господин свидетель, вы обратились 8 января 1946 года с заявлением в правительство Союза Советских Социалистических Республик? Jawohl, die habe ich gegeben. Вы подтверждаете это заявление? Ich bestätige Sie. Господин свидетель, что вам известно о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным главнокомандованием вооруженного нападения на Советский Союз? Am 3. September 1940 trat ich meinen Dienst beim Oberkommando des Heeres an, als Oberquartiermeister 1 des Generalstabes. Als solcher hatte ich den Chef des Generalstabes zu vertreten und im Übrigen die Aufträge im allgemeinen operativer Art, die mir zuwies, zu erledigen. Bei meinem Dienstantritt fand ich in meinem Arbeitsbereich unter anderem eine noch unfertige operative Ausarbeitung vor, die einen Angriff auf die Sowjetunion behandelte. Diese operative Arbeit war ausgeführt worden von dem damaligen Generalmajor Marx, Chef des Generalstabes der 18. Armee, der zu diesem Zweck vorübergehend zum Oberkommando des Heeres kommandiert gewesen war. Der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder, wies mir die Weiterführung dieser aufgrund der Weisungen des Oberkommandos der Wehrmacht. Po kapitulacji w Stalingradzie, oprócz Feldmarszałka Paulusa, do niewoli dostały się 6. Armia Polowa, część 4. Armii Pancernej i oddziały pomocnicze i sporo sprzętu. Klęska pod Stalingradem pozwoliła na przejęcie inicjatywy przez Armię Czerwoną. Goebbels spodziewał się, że feldmarszałek popełnił samobójstwo. On za to wolał się dostać do sowieckiej niewoli, nie chcąc zginąć w imię Hitlera. Nie chciał być jednak uznanym za pierwszego niemieckiego feldmarszałka, który dostał się do niewoli. Obmyślił więc dziwaczny plan. Oświadczył bolszewikom, że nie uważa się już za dowódcę 6. Armii i oddaje się w ich ręce jako osoba cywilna. Bolszewicy byli natomiast niewiarygodnie szczęśliwi, że schwytali niemieckiego feldmarszałka. Paulus w początkowym stadium niewoli nie dawał po sobie poznać, że jest załamany psychicznie. Sowieci próbowali natomiast skłonić go do przejścia na ich stronę. On odrzucał taką możliwość. Uważał, że będzie można zawrzeć kompromis, że druga wojna będzie nadal kontynuowana. Nie zamierzał być tym, który wbije ojczyźnie cios w plecy. Bolszewicy zauważyli jednak jego psychiczną słabość. Otoczyli go działaczami NKWD oraz osobami nastawionymi prokomunistycznie. Jednym z nich był przyszły dowódca armii NRD Vincenz Müller, który wpływał w znaczącym stopniu na Paulusa. Feldmarszałek nie wiedział, że był on sowieckim agentem. Zorganizowano mu także spotkania z niemieckimi działaczami Kominternu. Opowiadali mu, że Hitler zaprowadził Niemcy nad przepaść. NKWD regularnie przypominało Paulusowi o zbrodniach wojennych, jakich dopuścili się naziści i o tym, że jeśli nie nawiąże współpracy, trafi przed sąd. Feldmarszałek ostatecznie zgodził się na współpracę z Sowietami.
podobno miał być wyjątkowo podatny na różnorakie sugestie, w tym na tę, która mówiła, że Hitler zostawił swoich żołnierzy pod Stalingradem. Już latem 1944 roku, kiedy front wojenny zmieniał się w zdecydowany sposób wskazując na Sowietów, odpowiedział im tak, zgadzam się na współpracę. Wierzył podobno, że dzięki pozycji, jaką uzyskał, stanie na czele nowo utworzonego demokratycznego rządu niemieckiego. Oczywiście w grze Stalina był jedynie pionkiem, a nie znaczącą figurą. Gdyż jak wszyscy wiemy, Stalin miał w planach zainstalować komunistyczne rządy na wszystkich zdobytych przez siebie terytoriach. Nigdy nie dopuściłby do tego, aby w państwach przez niego kontrolowanych rządzili oficerowie wrogich armii. Kolejnym istotnym etapem był proces norymberski. Paulus zeznawał w 1946 roku, mówiąc o pobudkach, które spowodowały atak armii niemieckiej na Sowietów. Oskarżył w zasadzie swoich współpracowników o napaść na Związek Sowiecki, która miała charakter zaborczy i napastniczy. Sowieci postawili przed nim jedno zadanie – obalić tezę, jakoby Hitler uprzedził Stalina przed jego planami ataku na Zachód. Po procesie wrócił do niewoli, której został wypuszczony dopiero po śmierci Stalina w 1953 roku, po spędzeniu 10 lat w radzieckim obozie jenieckim. W każdym momencie mógł gościć swoją córkę i wnuków, którzy mieszkali w RFN, posiadał wysoką emeryturę, żył dobrze, ale wciąż wspominał to, co działo się w Stalingradzie. Zamieszkiwał w obszernej willi nieopodal Drezna. Był obsługiwany przez służących, których kontrolowały specjalne służby NRD. W dalszym ciągu pełnił funkcję narzędzia politycznego, kiedy Związek Sowiecki próbował zjednoczyć i zneutralizować Niemcy. Zachód w tamtym momencie prowadził zupełnie inną politykę, nie idąc na układy z Sowietami. Przeciwnikami tego pomysłu były Stany Zjednoczone, ale także kanclerz RFN Konrad Adenauer, powstrzymując sowieckie plany panowania całych Niemiec. Feldmarszałek spod Stalingradu pełnił funkcję wabika na środowiska kombatanckie w NRD i RFN. Chciano wykorzystać te środowiska do pomysłu zjednoczenia całych Niemiec pod protektoratem Związku Sowieckiego, a także zaprotestować przed wstąpieniem RFN do NATO. Paulus przeprowadził dwa spotkania z kombatantami. Ci z Zachodu uznali go za zdrajcę spod Stalingradu oraz sowieckiego kolaboranta. W tamtym momencie niektórzy propagowali także zdanie, że Hitler przeżył II wojnę światową. Po tym niepowodzeniu nie używano już Paulusa do promowania wyższych inicjatyw. Wystosował jedynie prośby o wypuszczenie przebywających jeszcze w niewoli sowieckiej jeńców niemieckich, którzy wypuszczeni zostali dopiero w 1955 roku. Po wielomiesięcznej chorobie feldmarszałek Paulus zmarł w 1957 roku w Dreźnie. Jego zwłoki zostały sprowadzone na zachód i pochowane obok swojej żony w Baden-Baden. Po więcej podobnych produkcji subskrybuj kanał Beczka Prochu, ale jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie.